Witam w kolejnym filmiku. Filmik to taka ciekawostka, jak McLuch skopiował silnik partnera. Tu mam taką dmuchawę do liści. McLuch GPV 345. Ona się zatarła. Z niej będzie filmik, ale zobaczcie, tu są z niej części karter, cylinder, tłok, korbowód, magneto, a zobaczcie tu z partnera, identycznie to samo. Widzicie? Identyko. Ten sam karter. Wszystkie wymiary te same. Tylko tak. McLuch zastosował uszczelkę gumową w karterze. Tu partner w karterze nie miał tej uszczelki, ale mają w cylindrze. Fajne rozwiązanie. Podoba mi się. A tu w cylindrze nie ma, a jest w karterze. Tłoki te same. Tu jest zatarty z dmuchawy. Gdzie takie logo, trójkącik. Tak samo tu jest to logo. Kruczce się trochę różnią, bo są inne gaźniki. Ale to jest akurat mocowanie. Wszystko w cylindrze jest to samo. Zobaczcie. Identyko. I identyko, tu widzę, że jest większy trochę przekrój niż tu, ale to nie szkodzi. I wysokość cylindra się trochę różni. Ale korbowody mają tą samą długość. I tu jest cylinderek chuzwarny. Ale ma gdzieś miał jeszcze. Nie, ten nie ma. Ten ma logo chuzwarny. A ten ma logo partnera. Taki żołnierzyk. I też jest ten trójkącik, co na tłoku, czyli jest komplet. Magneto jest identyko w jednym i w drugim silniku. Cewki też są te same. Identyko te same cewki. Tu w dmuchawie na karterze było logo partnera. Żołnierzyk. Pod kaszarce. Nie mam tego żołnierzyka, jest ten trójkącik. I tak to sobie skopiowali. Podkaszarka, partner Colibri 2S i dmuchawa McLuch.
te same silniczki. Tu widać, że też ten kanał płuczący jest większy od tego. Ale ja tu będę przykładał a więc taki krótki filmik z tej kopii. A kolejny filmik to już będzie z tej oto dmuchawy, rozbiórka. I będziemy robić przekładkę części. Bo nie będę w to coś inwestował nowych części. Bo cylinder z tłokiem i korbowodem to jest chyba coś koło 400 zł. A też tutaj są gwinty już poprzerabiane. I zobaczcie to łożysko w jakim stanie było. Nie wiem gdzie resztę rzeczy się podziało, bo nic nie wypadło. Ale tu już ktoś rył. Kombinował jak mógł. Tu w podkaszarce jest wszystko oryginał. Wszystko ładne, czyściutkie. No i zobaczymy, jak ta dmuchawa będzie chodzić na tym.